Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Karol Wilczyński z Salon Lab. Dzisiaj rozmawiamy z Maciejem Okraszewskim z działu zagranicznego. Maćku, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, bardzo mi miło. Zanim zaczniemy, tradycyjnie poczekamy 2-3 minuty na spóźnialskich, żeby zobaczyli, że już tutaj jesteśmy, że już z wami rozmawiamy. Ja udostępniam też naszego live'a na wydarzeniu, tak żeby stamtąd osoby do nas dołączyły. Będziemy rozmawiać tak naprawdę troszkę tak bardziej ogólnie o mediach. Pewnie zahaczymy o różne tematy dotyczące spraw zagranicznych, aczkolwiek chciałbym właśnie poświęcić tę rozmowę dziennikarstwu, temu jak czytać newsy, temu jak się w tym wszystkim odnaleźć. Przypominam, żebyście nam napisali, czy nas widać i nas słychać, bo w sumie nie jestem pewien. Zająłem się tutaj wrzucaniem tego na wydarzenie. Dajcie nam znać w komentarzach, tak jak zawsze, widać i słychać. Napiszcie, skąd nas słuchacie. Może ktoś nas z zagranicy, z jakiegoś fajnego miejsca znowu słucha. Zazwyczaj mamy właśnie słuchaczki, słuchaczy z jakichś Damaszków, Kuwejtów, tak jak dzisiejszy twój news na Instagramie, czy różnego rodzaju takich fajnych miejscach. Pozdrawiam Kuwejt i Oman, bo dzisiaj też o Omanie wspominałem. A widzisz, to jakoś mi to uciekło, ale to pewnie w późniejszej godzinie chyba, czy nie? Czy rano był Kuwejt, czy wczoraj był Kuwejt już? Nie, Kuwejt, bo po tym jak Kuwejt, bo informacja dotyczy tego, że Kuwejt zlikwidował, czy teraz Trybunał Konstytucyjny zlikwidował prawo z 2007 roku, które pozwalało kryminalizować osoby transseksualne, i po tym jedyny kraj, który ma takie prawo centralnie namierzające takie właśnie osoby, karnie w tym sensie, czyli ma transseksualność wpisaną do kodeksu karnego jako przestępstwo, jest Oman, ponieważ inne kraje regionu, mimo że dyskryminują, to nie mają formalnie takiego prawodawstwa, robią to na podstawie innych w ogóle przepisów. Tak, na temat osób transpłciowych w Zatoce to jest super w ogóle temat. Może zrobimy też kiedyś o tym live'a. Wiem, że Arabia Saudyjska odmawia takim osobom na przykład prawa do pielgrzymki do Mekki. Nie wpuszcza takich osób. To jest o tyle ciekawe, że Iran, który jest równie religijny, chociaż troszkę pod innym względem, ma zupełnie inne do tego podejście. Tak. Kiedyś gdzieś o tym już pisaliśmy. Tak, i to Khomeini osobiście zadecydował, że będzie inaczej. Znam tę sprawę, kiedyś czytałem kasus właśnie taki. Nie pamiętam nawet dlaczego, ale pamiętam tę sprawę, że to była konkretna sprawa przed Khomeinim rozpatrywana i on stwierdził, Bóg tak chciał i nie, my z tym nie możemy nic zrobić. Byłem ostatnio na sztuce w Teatrze Słowackiego, właśnie na temat Khomeiniego, bardzo polecam. Ale tutaj mamy komentarze, widać i słychać. Pozdrowienia z Pleszewa, pani Anna, bardzo dziękuję. Pozdrowienia z Portugalii, z Wielkiej Brytanii, Kacper, super. I dzięki Joanno za uwagę, już ustawiłem nas, że nie wymieniamy się na obrazku, tylko jesteśmy razem. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Widać nas i słychać. Piszcie pytania, piszcie wasze uwagi do tego, co mówimy. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać zrzutka.pl/salamlab albo patronite.pl/salamlab. Macieja możecie śledzić na jego stronie, dział zagraniczny, jego fantastyczne podcasty wysłuchacie na platformie Spotify. I na koniec jeszcze Izabela z Nowej Zelandii. Wspaniale, że jest Nowa Zelandia z nami. Tam jest chyba 8 rano teraz albo coś takiego, albo 6. Zacznę od takiego pytania, które jest związane z w ogóle, jak się przygotowywaliśmy do rozmowy. Zadzwoniłem do Maćka, mówię, czy przyjmie zaproszenie do nas na tego live'a. I ty, Maćku, się od razu zastrzegłeś, ja nie będę rozmawiał o Ukrainie, nie będę rozmawiał o Rosji, nie znam się na tym. Po czym jednak zaznaczyłeś, że w sumie no to jednak masz większą wiedzę na temat Rosji i Ukrainy, tam 3 razy większą, tak użyłeś tego sformułowania, niż statystyczny Polak czy Polka. No i wiadomo, że podejrzewam, że też masz statystycznie większą wiedzę, nie wiem, na temat właśnie Kuwejtu, na temat Indii, na temat Tajlandii i tych różnych państw, o których newsy codziennie publikujesz na swoim Instagramie. Jakbyś miał w skrócie powiedzieć, co należy robić, żeby wiedzieć i rozumieć więcej, choćby w takim przypadku tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, no bo jak się wchodzi na polskie media,
nie śledzi się raczej czy rosyjsko, czy ukraińskojęzycznych, ani anglojęzycznych, no to ma się wrażenie, że już zaraz będzie katastrofa, kataklizm i nie wiem, wystarczy kliknąć Onet czy WP.pl, jak to nazwała Monika Andruszewska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, media żądne są krwi. Mniej więcej chyba tak to być może parafrazuję Monikę, ale rzeczywiście jest tak, że te media przedstawiają bardzo, przynajmniej polskojęzyczne, bardzo zakrzywiony obraz rzeczywistości. No i jak się w tym odnajdywać? Anglojęzyczne też akurat przedstawiają taką narrację, że tu za sekundę już ta wojna będzie. Chyba taki klimat teraz, natomiast faktycznie jak bardziej się zagrzebać, to te opinie są już jednak mocniej zniuansowane, co nie oznacza, że wojny nie będzie, może będzie, znów podkreślę, ja w tej sprawie akurat nie wiem, nie jestem w stanie ze znawstwem się wypowiadać, natomiast jest tak, że generalnie, jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o świecie, to język polski jest ograniczeniem, dlatego że takich inicjatyw jak wasza, jak moja, jeszcze kilka innych, których możemy tutaj wymienić, które w pogłębiony sposób przedstawiają zagranicę, jest naprawdę bardzo mało. Jest bardzo, bardzo mało i mimo tego, że mamy też specjalistów od zagranicy, przeróżnych, przede wszystkim ze świata akademickiego, chociaż nie tylko, ale myślę to na przykład o świecie akademickim, dlatego że tam powstaje bardzo dużo publikacji też na temat tego świata, ale one są pisane językiem, który jest absolutnie dla przeciętnego człowieka nie do przyswojenia i tu jakby nie krytykuję odbiorców i nie krytykuję też nadawców. Te publikacje po prostu powstają w innym trochę celu. No ale to wszystko sprawia, że jest duży rozdźwięk pomiędzy tymi właśnie informacjami i odbiorcami. W związku z czym, jeżeli chcemy wiedzieć więcej o świecie, to niestety musimy czytać w językach obcych, najlepiej więcej niż jednym, bo to jest tak, że po angielsku znajdziemy bardzo, bardzo dużo, niemalże wszystko, ale prawda jest taka, że jeżeli znamy jakikolwiek jeszcze inny język poza angielskim, to otwiera się całe nowe morze informacji, do których po angielsku jest się trudno dokopać. Tak? To chociażby po hiszpańsku ilość informacji z Ameryki Łacińskiej, czy na przykład z Hiszpanii jest porażająca w stosunku do tego, co można przeczytać po angielsku, a już po polsku to w ogóle. No i oczywiście, jeżeli ktoś zna rosyjski, niemiecki, no niemiecki jest powiedzmy ograniczony jakoś strefowo, chociaż akurat dzięki temu, że Niemcy, Austria oraz Szwajcaria są tak bogatymi krajami, to mają bardzo dużo dobrych informacji z zagranicy, bo po prostu ich na to stać, bo to jest drogie dziennikarstwo. Natomiast najlepszą też, jakby też trzeba rozdzielić dwie rzeczy, czyli tak, mamy sytuację wyjątkową, jeżeli chodzi o granicę rosyjsko-ukraińską i to, co tam się w tej chwili dzieje i żeby dowiadywać się na temat tego, co tam się dzieje, no to już trzeba w to włożyć trochę wysiłku. Natomiast jeżeli chodzi o rozumienie świata, poznawanie świata generalnie, to nie ma lepszej metody niż jeżdżenie po świecie. Jeżdżenie gdzieś w jakieś miejsca, poznawanie ludzi, na przykład dodawanie ich do znajomych na Facebooku chociażby, patrzenie na to, co oni wrzucają na swoje media społecznościowe, czytanie na przykład miejscowej prasy i tak dalej. I to pozwala lepiej zrozumieć, co się w danym miejscu dzieje, dlaczego się dzieje, jak się dzieje. I teraz pytanie jest, kto ma na to czas? Ponieważ tak jak zacząłeś, to, że ja wiem 3 razy więcej niż przeciętny Polak na temat Kuwejtu, Indii, wszystkich tych miejsc, w których się nie specjalizuję, to też wynika z tego, że to jest moja praca. Ja codziennie przerzucam, żeby tak powiedzieć kolokwialnie, naprawdę dziesiątki informacji, tak? Depesz, reportaży, jakichś podcastów i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ja wiem. I czytam książki, jeżdżę w te miejsca i poznaję tych ludzi i tak dalej. Przeciętny odbiorca na to po prostu nie ma czasu, najzwyczajniej w świecie. I ja to też rozumiem. I też rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład pracuje 8 godzin dziennie i ma też dzieci i jeszcze psa, żeby go wyprowadzić i jeszcze na przykład chciałby, nie wiem, pograć sobie w piłkę z kolegami 2 razy w tygodniu albo powspinać się na ściance z koleżankami albo cokolwiek, albo pójść na kurs gotowania, to niekoniecznie po powrocie do domu będzie z wypiekami na twarzy przeszukiwać tam wybrane serwisy informacyjne. Uważam, że też żyjemy w dobie przesycenia informacyjnego, że tych informacji jest za dużo i większość z tych informacji jest śmieciowa, jest kompletnie nieistotna. Powtarzanie bez przerwy, również w mediach zachodnich, tak jak to czytam, że polityk X powiedział to, polityk Y powiedział tamto,
To jest po prostu informacyjny śmietnik. Takie rzeczy polityczne można sobie przyswoić raz w tygodniu. To jest w zupełności wystarczające. Nie trzeba śledzić z dnia na dzień, co politycy powiedzieli. Weźmy na przykład aferę Borisa Johnsona dotyczącą imprez urządzanych w trakcie pandemii przez jego współpracowników i być może też jego samego w jakiejś tam części. Afera wybuchła i jesteśmy dużo dalej i powiedzmy, że nasz stan wiedzy się zmienił od tamtej pory, ale naprawdę nie musimy codziennie sprawdzać, czy ten rząd już upadł, czy jeszcze nie upadł, czy powiedział szef opozycji tamto, czy siamto. To nie ma większego znaczenia tak naprawdę. To są rzeczy, które możemy sobie przerobić później, tak? Dowiedzieć się tego też z jakiegoś podsumowania skrótu. Także co robić, żeby wiedzieć więcej? No, poświęcić na to trochę czasu w ciągu tygodnia, jeżeli ktoś chce być poinformowany, bo też nie każdy chce być poinformowany to, i to też ludzie mają do tego prawo, jeżeli nie chcą wiedzieć na przykład, co też uważam, że jest okej. Nie wiem, czy to jest oczywiście, to na pewno nie jest pełna definicja śmieciowych informacji, ale to jak to opisałeś oznacza, że no generalnie dzienniki telewizyjne i to, co się najwięcej czyta, najwięcej ogląda, to w zasadniczej większości są śmieciowe informacje. Tak, no tak, to w ogóle nie tylko dzienniki, no, całe kanały informacyjne. Ja uważam, że upadek jakości medialnej się zaczął wraz z początkiem 24-godzinnej telewizji informacyjnej, nie z internetem i z mediami społecznościowymi, to się zaczęło wcześniej, bo trzeba czymś wypełniać ramówkę, a czym się najłatwiej wypełnia ramówkę? Śmieciami, tym, że piłkarze zjedli śniadanie. Takimi rzeczami się wypełnia ramówki. Mhm. I stacje amerykańskie też są słabe pod tym względem, na przykład, czy tam brytyjskie, no są dużo lepsze niż nasze, wiadomo, mają więcej ludzi, mają więcej materiału i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc jest moim zdaniem duży problem z przesytem właśnie informacyjnym, bo ten przesyt powoduje inflację informacji, że informacja nie jest już ważna, nie jest istotna. Informacja musi być szybka, pierwsza, najlepiej, żeby była sensacyjna i tak dalej. Także to oglądamy we wszystkich mediach. To jest jakby bez wyjątku, są wyjątki, ale to są niszowe media. To są wciąż ambitne niszowe media, bądź największe media światowe, które mogą sobie na to pozwolić finansowo, żeby iść także w innego rodzaju informacje. Też bardzo często takie informacje też pchają. No myślę na przykład o New York Timesie. New York Times też ma mnóstwo takich rzeczy, które są szybkie, na teraz, głośne, takie rzeczy też mają, ale za nimi stoi mnóstwo świetnego dziennikarstwa. A jak popatrzymy na przykład dla jakby całkowitej odmiany, na przykład na Onet w Polsce, i Onet, i Wirtualna Polska, dwa największe portale w Polsce, Wirtualna Polska jest większa od Onetu odrobinę, jeżeli chodzi o zasięg, jeden i drugi portal zainwestowały w ostatnich latach w jakościowe dziennikarstwo, w długie formy, w dziennikarzy, którzy są w stanie przygotować fajne materiały i tak dalej. I naprawdę zainwestowali w to pieniądze i tam są fajne zespoły. Tylko prawie nikt o tym nie wie, bo jak wejdziesz na główną stronę Onetu czy WP, to nie da się tego znaleźć. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać po prostu, ponieważ to jest ukryte za morzem jakiegoś absolutnego śmiecia informacyjnego, bo tego się inaczej nie da nazwać. No i co z tego, że te portale naprawdę robią fajne rzeczy, jak przeciętny użytkownik tego nie zobaczy. Ja to zobaczę, bo ja wiem, gdzie tego poszukać, ale taka przeciętna osoba po prostu tego nie znajdzie. Moja matka tego nie znajdzie, a klika sobie ten Onet, tak? Moja teściowa też tego nie znajdzie, mimo że z Onetu czerpie swoje tam właśnie wiadomości. No nie zobaczy tych rzetelnych informacji. Może rzetelne informacje zobaczy, ale nie zobaczy tych pogłębionych, tych, którym powinna poświęcić swój czas w rzeczywistości. Powinnam poświęcić swój czas i uwagę. Nie chcę tutaj narzekać na media i sprowadzać do tego naszej rozmowy. No, my w Salon Lab. Ja też nie, bo ja mogę o tym gadać godzinami. Oczywiście, ja tak samo i mam pokusę, ale nie chciałbym, bo myślę, że to dla tych osób, które nas słuchają, akurat jest, no akurat dla nich jest dość jasne. O, pani Ewa nas pozdrawia ze Sneszewa. Pani Ewo, bardzo pozdrawiam, to jest nasza stała pani słuchaczka. Pozdrawiam. Natomiast Salon Lab powstała w zeszłym roku troszkę z takiej, nie wiem, zainteresowania, może trochę fascynacji takimi alternatywnymi nurtami dziennikarstwa, czyli dziennikarstwem rozwiązań, trochę właśnie dziennikarstwem, tym, co się nazywa dziennikarstwem pokoju, chociaż tak naprawdę wolę to conflict resolution journalism, czyli pisania o konfliktach w taki sposób, żeby nie podkręcać konfliktów, nie, tak w uproszczeniu. Też wynikło z lektur różnych badań, nie? Że na przykład w mediach brytyjskich w 2015-16 roku
w newsach dotyczących tak zwanego kryzysu migracyjnego tylko 3% newsów miało w sobie cytat z osób uchodźczych, czy osób, które migrowały wtedy, nie? Czyli jakby newsy dotyczące danego tematu, czy danej grupy osób właściwie nie brały pod uwagę głosu tego osób, czyli oczywiście w większości był głos polityczek, polityków, głównie polityków, starych facetów, oczywiście. I teraz jakby problem polega na tym, że te nasze informacje nie tylko są śmieciowe, ale tak naprawdę są jeszcze biased, są uprzedzone, są w jakiś sposób, no, zawężają ten obraz rzeczywistości, w ogóle nie biorąc pod uwagę głosu właśnie tych osób wykluczonych, głosu tych, do których dziennikarzom jest trudno dotrzeć, no bo trzeba nie tylko zadzwonić do polityka czy polityczki, do którego mamy numer, no ale trzeba gdzieś tam iść, trzeba zrobić wywiad, trzeba się narazić na jakieś nieprzyjemności być może, nie? Czy masz pomysł, jak to można naprawić? Czy masz pomysł, jak to bez większego kapitału, no bo wiadomo, że można by było przejąć TVP czy TVN i jakoś próbować, ale no, co można zrobić? Moim zdaniem bez większego kapitału nie da się tego robić na dużą skalę i dobrze, bo niestety to wszystko generuje koszty i mogę tutaj konkretne koszty nawet wymieniać, bo umiem zabudżetować kraj taki czy śmaki i to zawsze jest drogie, szczególnie na przykład dla nas, tak? Dla nas gdziekolwiek wyjazd poza Słowacją, Litwą, Ukrainą to jest duży koszt. Problem polega na tym, że tego rodzaju dziennikarstwo wymaga też kompetencji. Kompetencji po pierwsze dziennikarskich, czyli takich, żeby zrozumieć, żeby potrafić rozmawiać z tymi osobami, żeby odnaleźć się w takim miejscu organizacyjnie też. To wcale nie jest takie proste, żeby pojechać i po prostu zacząć robić. Trzeba z grubsza sobie ułożyć, jak zbierać te materiały, kiedy, jak je nadać i tak dalej. Trzeba umieć je też zrobić. Oczywiście redaktor może to naprawić w jakiś sposób, najłatwiej z tekstem, trudniej z dźwiękiem czy z materiałem filmowym, ale da się to zrobić. No ale dobrze by było, żeby taka osoba, która to już będzie przygotowywać, już na jakimś poziomie potrafiła to zrobić. Po trzecie, w skład tych kompetencji wchodzi też na przykład język, żeby dogadać się z tymi ludźmi w jakimś tam stopniu. Nie każdy zna język angielski. Większość ludzi tak, ale nie każdy. I wreszcie, żeby też umieć zapytać o właściwe rzeczy, tak? Bo jechanie po prostu gdzieś, na przykład jak mówisz właśnie o 2015 roku, jechanie gdzieś i na przykład pytanie, dlaczego tu płyniecie, to jest trochę bez sensu, jakby trzeba podrążyć, żeby dać lepszy obraz rzeczywistości ludziom. No a niestety często praktyka jest taka, że są ci dziennikarze, spadochroniarze, którzy są wysyłani na każdą okazję, tak? Tutaj, nie wiem, na przykład Piotr Kraśko mi przychodzi do głowy, który swego czasu był wysyłany wszędzie. Jak w Tokio było trzęsienie ziemi, to wysyłali go do Tokio. Jak w Palestynie była intifada, to wysyłali go do intifady. Zresztą 18 książek chyba napisało o świecie, tak? Z reguły o miejscach, w których był przez tydzień na przykład. Więc tak, więc jeżeli chodzi o jak to robić bez pieniędzy, to trudne, bo ludziom o dobrych kompetencjach należy też płacić dobre pieniądze. Plus, jak powiedziałem, wysyłanie ich i tak dalej jest kosztowne. Innym rozwiązaniem jest sieć ludzi rozsiana właśnie na całym świecie, którzy by mogli nadawać, dziennikarze lokalni. I to jest do zrobienia. Dziś mamy takie technologie, dzięki którym możemy współpracować na przykład w Meksyku z dziennikarzami meksykańskimi, lokalnymi, którzy znają miejscowe uwarunkowania, znają język i tak dalej. Jesteśmy w stanie skutecznie kupić od nich materiały, przetłumaczyć je, przełożyć je też na przykład na polską rzeczywistość, bo to kiedyś Paweł Pieniążek też, czyli korespondent właśnie, polski korespondent wojenny, który teraz jest na przykład na Ukrainie, on, nie wiem, czy nawet przypadkiem nie w wywiadzie u mnie, a może gdzieś indziej go słyszałem, no ale on kiedyś też tak powiedział, że nie mówi się tak samo, nie tłumaczy się świata tak samo amerykańskiemu odbiorcy, polskiemu odbiorcy i na przykład odbiorcy na Tajwanie, prawda? Bo każdy ma trochę inną perspektywę i każdą historię należy troszeczkę inaczej ułożyć. Więc teoretycznie robienie takiego dziennikarstwa można zrobić właśnie tak, że można współpracować, tu myślę o dużych mediach, które mogą współpracować właśnie z ludźmi, którzy są na miejscu i przetwarzać ich informacje w sposób dobry dla odbiorców tutaj, tylko potrzebują też dobrego redaktora. Dobry redaktor jest na wagę złota, ktoś, kto jest w stanie z takim materiałem dobrze popracować. Lub innym też rozwiązaniem są takie inicjatywy jak wasza, jak moja,
i jak jeszcze wiele, wiele innych, bo na świecie generalnie są różnego rodzaju projekty, które starają się właśnie o świecie opowiadać, często z budżetami znacznie mniejszymi niż te duże media, a jednak radzącymi sobie z tym, żeby to dziennikarstwo jakoś uprawiać. Czy to są granty, czy to są sponsorzy, czy to są właśnie zrzutki, nie wiem, w moim przypadku Patronite daje te zrzutki. Kwestia tylko tego, jak dobrze jesteśmy to w stanie robić w ramach takiego modelu. I jeszcze kolejna rzecz, czy ludziom, którzy to tworzą, można zaufać? Bo często odbiorcy stawiają taki trochę, to nie jest znak zapytania, ale to jest tak, że media, te media mainstreamowe są często skompromitowane w oczach wielu osób i nie bez winy, tak? Jakby wszyscy wiemy dlaczego i wszyscy mamy bardzo dużo pretensji do takich mediów i tak dalej. I ja na przykład się z tym spotykam jako twórca, że dużo więcej osób wierzy mnie niż na przykład Gazecie Wyborczej, powiedzmy. I rozumiem, z czego to się bierze. I jakby też cieszę się, że ludzie mi ufają, jak wrzucam te Insta Stories, ale jakie mają pewność, że ja tych rzeczy nie wymyślam? Na przykład dzisiaj o Kuwejcie, prawda? No nie wymyślam, bo to jest cała moja kariera, jestem dziennikarzem od wielu lat, teraz żyję z tego i nie mogę sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, absurdalne rzeczy, jakieś skandale albo nie wiadomo co, w związku z czym będę się pilnował, wiadomo. Ale znam wielu innych twórców, na przykład zajmujących się zagranicą i na przykład takich, którzy zajmują się nią w Polsce, nie będę wymieniał, ale co do których miałbym czasami wątpliwości, tak? W sensie, czy to jest właściwa osoba do ufania jej, tak? Są takie serwisy, które kojarzę i one są nieprzejrzyste. W sensie, kto jest autorem, kto pisze. No i jak ja sprawdzam, to widzę, kto pisze, bo potrafię to sprawdzić, potrafię przeszukać w danych, żeby sprawdzić. Ale na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie widać i nie wiadomo, kim jest ta osoba, która prowadzi taki serwis. Czy powinno się ufać jej informacjom, czy nie. Czy jeżeli na przykład wrzuca 10 informacji, z których 9 będzie prawdziwych, rzetelnych, przepisanych oczywiście z Reutersa i AP, no bo skąd indziej, ale na przykład będzie 1/9 nieprawdziwa. I co wtedy, tak? Jak wiele osób na nią się nabierze? W związku z czym tu widzę na przykład bardzo duże niebezpieczeństwo, to znaczy takie małe projekty są w stanie uzupełnić luki, ale pole do nadużyć w takich małych projektach jest bardzo duże, bo po prostu ilość niewiadomego pochodzenia informacji już jest zastraszająca, myślę, że będzie jeszcze się zwiększyć wraz z następnymi latami. No z drugiej strony, jeśli mowa o Piotrze Kraśko, czy właśnie jakiś osobach piszących dla Wyborczej, no bywa, że tam też te 1/10 historii jest, nawet jeśli nie przekłamana jakoś intencjonalnie, no to jest, nie wiem, podkręcona jest. No, ale te przekłamanych też mogę wskazywać w dużych mediach, to jakby przykładów nie brakuje i one też nie są tajemnicą, jakby znamy, też znów wchodzimy w ten tor, żeby krytykować media, więc możemy już z tego zejść, ale masz rację, są takie rzeczy i to jest kolejny też mój zarzut, ponieważ są w dziennikarstwie i to w tym prestiżowym dziennikarstwie, w największych polskich tytułach i tak dalej, są osoby, które mają na koncie właśnie na przykład kłamstwa, nie to, że przekłamają, kłamstwa mają na koncie i są w dalszym ciągu w zawodzie, mimo że inni ludzie o tym wiedzą, tak? Znajomi z branży i tak dalej. Ja na przykład takie osoby bojkotuję całkowicie i też nie mam problemu z tym, żeby o nich mówić. Jakby tutaj to nie jest miejsce na to, więc nie będę już wywlekał wszystkich nazwisk, ale zmierzam tylko do tego, że to jest ogromny problem i to jest jeden między innymi z powodów, dla których odbiorcy do mediów tradycyjnych tracą zaufanie bardzo często, ponieważ taka historia powinna takie osoby momentalnie eliminować. No, tutaj też pewnie moglibyśmy porozmawiać o kapitalistycznym modelu, nie? O tym, że tak, to tak, no. Ale ktoś tutaj napisał, pani Joanna, jeśli Maciek wymyśla tę historię, to ma wybitny talent. Zdecydowanie byłbyś jednym z najlepszych autorów w Polsce, gdybyś rzeczywiście te wszystkie historie czasami zupełnie kosmiczne wymyślał. Ale nie chcąc też zostawać się w takim negatywnym, powiedzmy, obrazie. Tak, odbijmy od tego. Odbijmy od tego i było pytanie też ode mnie z Instagrama, co byś polecił osobom, ja mogę dodać, co byś polecił właśnie osobom słuchającym Salam Lab, które być może mają jakby takie nakierowanie na tą Azję, Afrykę, w języku polskim, czy są właśnie dziennikarze, postaci, właśnie te projekty, które wymieniłeś, które sam śledzisz, czy są takie właśnie osoby, które są dla ciebie wzorem też dziennikarstwa, być może już nieżyjące,
Jeżeli chodzi o te kierunki, no to znów ja się w nich nie specjalizuję, więc śledzę je tak jednym okiem, szczerze powiedziawszy, głównie w źródłach zachodnich. W Polsce no, jesteście wy, bardzo Bliski Wschód. Kto tam jeszcze robi takie rzeczy bliskowschodnio-azjatyckie? Musiałbym a właśnie spoza tej, sorry, może no. Nie ten, spoza tej działki, właśnie jeśli chodzi o Amerykę na przykład łacińską, czy tam daleką Azję, daleki. Wiesz co, nie ma jednego takiego zbiorowego źródła, jest wiele osób, które się nimi zajmuje w jakiś tam sposób. Ja patrzę na poszczególnych dziennikarzy, którzy piszą do różnych tytułów albo wydali książki. Są osoby, które wydały, no wiadomo, mogę wymieniać te wszystkie wydawnictwa typu Czarne, wydawnictwo poznańskie i tak dalej, jakby tam jest dużo, więc w związku z czym ja sobie notuję nazwiska tych ludzi, gdzieś ich tam wyszukuję na Instagramach, na Facebookach, patrzę, co publikują, patrzę, co ludzie na przykład publikują w Tygodniku Powszechnym, w Tygodniku Polityka, czasami w Gazecie Wyborczej, jak Gazeta Wyborcza kupi coś od człowieka z zagranicy i się okazuje, że to jest dobre. Właśnie w serwisach internetowych gdzieś się pojawi jakieś nazwisko, którego nie znam, nie kojarzę i zaczynam go szukać. Ja takich nazwisk mam dużo, gdzieś tam zapisanych i sobie patrzę, co ci ludzie publikują. Takich pojedynczych miejsc, nie wiem, na przykład od Ameryki Południowej, no to mamy i Tierra Latina.pl, i Iberoameryka. Coś jeszcze było, zaraz sobie przypomnę. Zapomniałem w tej chwili. Ale tak jak mówię, obserwuję pojedyncze osoby, patrzę, co oni wrzucają. Akcja Dekolonizacja na przykład miała bardzo dużo też jakby informacji na temat Ameryki Łacińskiej. I jakby ja wiem dlaczego, bo wiem, kto ją robi, ale nie wiem, czy to jest wiedza publiczna, kto robi Akcję Dekolonizacja, więc może tu nie będę mówił, ale osoby, którym ufam w tych sprawach, więc tam też było dużo fajnych informacji. Tylko znów, to wszystko jest bardzo rozproszone. To jest duży problem, że w języku polskim, żeby znaleźć te rzeczy, to trzeba bardzo się naszukać, bo też jak ktoś już się specjalizuje w jakimś temacie, to żeby z niego wyżyć, co jest po polsku bardzo trudne, musi publikować we wszystkich możliwych tytułach, jakie sobie wymyśli, znajdzie i tak dalej. W związku z czym najlepiej szukać po osobach niż po tytułach, bo to się zmienia. No bo generalnie życie dziennikarza jest takie, zwłaszcza dziennikarza, który się specjalizuje w zagranicy, że od tekstu do tekstu, od wypłaty do wypłaty żyjemy. W związku z czym trzeba szukać po prostu różnych miejsc, publikować w magazynach, które są niszowe i nikt ich nie zna. No ja na przykład publikowałem teksty o Hiszpanii w magazynie mniejszości romskiej Dialog Feniben, który już w ogóle nie istnieje swoją drogą. I chyba nikt tego magazynu praktycznie nie kojarzy, a tam publikowali Wojciech Jagielski, tak, to był pierwszy raz, jak byłem z Wojciechem Jagielskim na łamach i tak dalej. Dlatego to jest problematyczne. I bardzo często dostaję ja takie pytania na Instagramie. Co czytać, żeby być poinformowanym o świecie? Ja wtedy ludziom odpisuję, że świętą trójcę, tak? BBC, New York Times i Guardiana, ponieważ one mają najbardziej przekrojowe działy zagraniczne. I te skrótowe informacje na przykład z BBC i trochę w pogłębionej wersji z New York Times i z Guardiana, a mówię to, bo większość ludzi jak już próbuje szukać, no to zna ten angielski, dlatego nie podaję innych, ale te trzy w zupełności wystarczą, bo to są podstawowe informacje, jakie trzeba znać, żeby być z grubsza poinformowanym, co się na świecie aktualnie dzieje. Czasami się troszeczkę może wgłębić, natomiast też nie zalać się tak informacyjnie. Bo każdy jest w stanie z tych trzech źródeł przyswoić w ciągu 40 tam minut najważniejsze informacje, tak? I to starczy. Więc to podaję zawsze jako takie najważniejsze trzy źródła. A jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to już jest w stanie sobie bardziej poszukać konkretnie, ukierunkować się na jakieś miejsce. No, jeżeli go interesuje Brazylia, to znajdzie media brazylijskie, czy tam będzie czytał Folię, czy będzie czytał Istoe, czy cokolwiek, tak? W Argentynie Clarín czy La Nación, ale też jest dużo miejscowych serwisów typu Amfibia, Cero 70 w Kolumbii jest bardzo fajnym serwisem i tak dalej, no jakby dla każdego miejsca coś tam trzeba znaleźć, czasami coś się otworzy, czasami coś się zamknie, bo niestety te media upadają co jakiś czas, te bardziej ambitne, no ale to trzeba tego po prostu poszukać na własną rękę albo znaleźć kogoś, kto tym się właśnie interesuje, kto się na tym zna i kto jest w stanie pokierować w jakąś stronę. A gdybyś miał właśnie, ja zawsze jak dostaję to pytanie, kto jest jakby takim moim ulubionym autorem, czy ulubiona książka właśnie dziennikarska,
zawsze podaję, właśnie gdzieś to miałem pod ręką nawet, bo ostatnio pokazywałem. To jest George'a Orwella, Down and Out in Paris and London, taki wcieleniowy jego reportaż, jak on się wcielił właśnie w życie osoby bezdomnej. Nie wiem, czy ty masz, o, mam tutaj, czy ty masz taką książeczkę albo książkę, albo jakieś takie dzieło, które uruchomiło twoje w ogóle myślenie o dziennikarstwie, które byś polecił? Właśnie patrzę na półkę. Niestety ja mam kilka półek, więc muszę się rozejrzeć. Tak, to jest bardzo trudne. Ja właśnie... I one są wszystkie daleko. Wiesz co, to chyba też zależy od momentu życia, w którym byłem. Jakby wiadomo, się tam zaczynało od Kapuścińskiego, którego dziś cenię sobie średnio. A później przechodziłem przez różne fazy. Trudno mi powiedzieć. Patrzę, jakby trochę też niedowidzę z tej odległości, jeżeli mam być szczery, słaby wzrok. Ale jednego autora nie potrafię wymienić, albo jednej autorki. Ani jednej książki też w sumie nie potrafię wymienić. Natomiast tak z głowy nie wiem, no lubię na przykład książki Ilony Wiśniewskiej. Uważam, że są bardzo dobrze oddają nastrój i informacje o północy Europy, tak, o Norwegii, Spitsbergen i tak dalej. Podobały mi się dwie książki Izy Klementowskiej, Portugalii i o Mozambiku, też dlatego, że były bardzo takie właśnie informacyjne. Lubię, o, mogę powiedzieć o mojej największej konkurentce, Oli Lipczak. Ola Lipczak świetne teksty pisze, zajmuje się Hiszpanią. I bardzo lubię właśnie teksty Oli. Książki czytałem dwie, Ludzi z Placu Słońca i to była pierwsza, i druga Laila, która jest o Andaluzji, bardzo dobra, lepsza niż ta pierwsza, bo ta pierwsza jest taka trochę bardzo ogólnie o tym, co się działo w Hiszpanii w pewnym określonym momencie historii, tak, w ostatnim dziesięcioleciu, powiedzmy. A Laila jest już skupiona na konkretnym temacie, a mianowicie na dziedzictwie muzułmańskim w Andaluzji. Tak. Więc jest bardziej skoncentrowana i dzięki temu jest lepszą książką. I na przykład ta książka jest świetnie napisana i świetnie równoważy właśnie to, co ja lubię, czyli warstwę informacyjną z reportażową, bo w Polsce mamy niestety nadprodukcję reportaży, którzy są o reporterze bardziej niż o temacie, a tutaj mamy jakby naprawdę przedstawione miejsce i tak dalej. I musiałbym naprawdę podejść do tej półki i zacząć wyciągać te książki, bo ja też często jest tak, że coś przeczytam i jest wow, i odkładam to później i jak to widzę, to wiem, że jest super, a jak nie mam przed oczami, to nie potrafię tak z głowy wymienić. Musiałbym sobie zrobić jakąś listę jakichś takich evergreenów. Może to zrobię, może to jest zresztą dobry pomysł. Myślałem, że może wymienić też Artura Domosławskiego jako też twoją konkurencję. Jak mówiłem, że różne... A, jako konkurencję. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Jak wymieniałem Ole, to dlatego, że Hiszpania jest małym tematem tak naprawdę i bardzo trudno jest robić głęboko Hiszpanię w Polsce, ponieważ jest na nią małe zapotrzebowanie. No Artur robi generalnie Amerykę Południową, robi ją od lat w polityce i tak dalej. I jakby ja go nie traktuję jako konkurencję, ani nie sądzę, żeby on mnie traktował jako swoją konkurencję, chociaż nie wiem, trzeba jego zapytać. Natomiast Gorączka latynoamerykańska to była taka książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, jak ją przeczytałem na pierwszym roku studiów, bo wtedy wyszła chyba w 2003, tak mi się wydaje. 2003, 2004, jakoś tak. W każdym razie na pierwszym roku studiów ją czytałem i wtedy zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, ale później już ani razu do niej nie wróciłem, więc nie wiem, jakbym ją odczytał po latach, bo czasami jest tak, że wiesz, sięgasz do czegoś 20 lat później, a w sumie to jest 20 lat później i możesz się trochę inaczej odczytać. Nie wiem po prostu, czy z tą ilością wiedzy, jaką przez te 20 lat przyswoiłem na temat regionu, czy ona by była dla mnie znowu takim boom, jak wtedy, bo wtedy to wszystko to było takie oj, naprawdę. A teraz być może bym zareagował, że no to jest też problem, jak się w czymś mocno specjalizujesz i później na przykład masz przyswoić takie informacje, jakby jest jakieś inne źródło i sobie myślisz, no już wszystko to wiem. Dlatego na przykład książki Oli, czy tam artykuły Oli mi się podobają, bo już to wszystko wiem, ale to jest po prostu bardzo dobrze napisane i to jest przyjemność z lektury, dlatego akurat wymieniam.
Tak, tutaj mogę zareklamować. Myśmy w grudniu robili z nią rozmowę właśnie na temat książki o Andaluzji, Laila znaczy noc, wydanej zresztą przez krakowski wydawnictwo Charakter. Wspaniałe. Tak, tak, no tak, Charakter tam. A jeśli chodzi o Domosławskiego, no to jego książka Wykluczeni bardzo no jakby dużo mi uruchomiła rzeczy, właśnie tak dziennikarsko. To wtedy właściwie zaczynałem swoją karierę pisarską, dziennikarską w 2014 roku, czy 13 jakoś tak. Także to była dla mnie ważna rzecz, chociaż to jest totalnie nie mój region. Ja w ogóle prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę, nie wiem, znam bardzo mało ludzi i no jakoś nigdy mnie też nie interesował tak bardzo jak Azja czy Afryka. Bardzo dużo pytań, bardzo za nie dziękuję i już czytam. No, Kacper tutaj fajne pytanie dał. Ja w sumie miałem też je zadać, troszkę połączyć z tym, co dzisiaj dostałem na Instagramie. Kacper pisze: mam przewrotne pytanie, czy i jak śledzenie tych informacji wpływa na odbiorców? Domyślam się, że przydaje się jako ciekawostka na imprezie, czy jak będzie pytanie w milionerach, albo jak się ma inwestycje w złocie, ale czy rzeczywiście twoim zdaniem takie śledzenie informacji ze świata przekłada się na większą empatię, zaangażowanie obywatelskie, czy mniejszą polaryzację społeczną? Ja mogę dodać to pytanie tutaj w tym kontekście z Instagrama, które też było super ciekawe, że jednak news ze świata, ponieważ nad tym się skupiają no, media w ogóle, agencje największe, no, są często przerażające. Dzisiaj jako przykład dałem zdjęcie dziennikarki z Kabulu, czy mieszkającej teraz w Kabulu, Stefanii Glińskiej, pracującej dla The Guardiana. Ona wrzuciła zdjęcie noworodka porzuconego przez matkę. Znaczy nie, matka zmarła, ojciec porzucił dziecko, rodzina porzuciła dziecko i dopisek, że właśnie jest kryzys humanitarny, rodzina prawdopodobnie nie miała pieniędzy i, no i to są codzienne informacje z Afganistanu, nie? Śledzi się te newsy i jednak można wpaść w przerażenie. Jak twoim zdaniem właśnie takie informacje o świecie wpływają na nas i jak ewentualnie uniknąć z jednej strony negatywnych skutków dla nas, nie przerażać się, nie wpadać w depresję, nie katastrofa klimatyczna, nie wiem, no mogę mnożyć te przykłady, a z drugiej strony, czy da się coś pozytywnego z tego wyjąć? Ja może zacznę to od tego, na początku tam było pytanie o tę empatię. Moim zdaniem newsy nie budują empatii, one mogą ją wzmagać, jeżeli ktoś ją już ma, natomiast tę empatię trzeba zbudować na inne sposoby, jeżeli chodzi o empatię konkretnie wobec świata dla nas obcego, to nie ma lepszego sposobu niż pojechanie i poznanie ludzi na miejscu, bo to nie znaczy, że trzeba lubić to, co się jakby zastanie na miejscu, bo nie dla każdego jest na przykład klimat Bliskiego Wschodu, nie dla każdego jest klimat Karaibów, nie dla każdego jest klimat Japonii, tak? Jakby ludzie lubią różne rzeczy, ale przynajmniej to buduje zrozumienie i poznanie i tak dalej, więc jeżeli chodzi o takie kwestie empatyczne, uczuciowe i tak dalej, to nic nie zastąpi podróży. Newsy na pewno tego nie zbudują. To, co może zbudować, to long formy różnego rodzaju. Tu specjalnie stosuję ten angielski termin, bo taka długa forma, ona może być różna, może być pisana, może być właśnie dźwiękowa, może być to być wideo i tak dalej. To są rzeczy, które są najwartościowsze poznawczo, żeby budować właśnie swój zakres poznawczy i tak dalej. Newsy tego nie robią. Newsy są właśnie dlatego, o czym przed chwilą wspomniałeś, skupiałem się na tych rzeczach najbardziej katastrofalnych, najstraszniejszych i tak dalej, mogą budzić poczucie zagrożenia, mogą budzić takie poczucie nadciągającej katastrofy, czy to klimatycznej, czy to na przykład wojny i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem. I ja uważam, że bardzo poważny, dlatego że większość właśnie osób konsumujących wiadomości konsumuje głównie nagłówki, które są najbardziej sensacyjne w tonie. Plus zdjęcie oczywiście do tego też sensacyjne. I moim zdaniem przyczynia się to do pogorszenia stanu psychicznego odbiorców. Więc jeżeli ktoś tak konsumuje, to w ogóle bardzo źle. Koniecznie musi zmienić formę, w jakiej konsumuje wiadomości. I tak jak mówiłem wcześniej, postarać się jednak odpuścić sobie te krótkie, szybkie strzały na rzecz dłuższej formy,
na spokojnie, na przykład codziennie wieczorem albo rano w drodze do pracy przeczytać sobie właśnie jakieś dwa dłuższe teksty albo posłuchać jakichś dwóch podcastów i tak dalej, a zostawić tą całą newsowość, którą może spokojnie przerobić na przykład w piątek wieczorem, żeby zobaczyć, co się stało w tym tygodniu. I to wystarczy. Natomiast jeżeli ktoś przyswaja po prostu bardzo dużo wiadomości, bo robi to zawodowo, albo bo ma taki styl też pracy i tak dalej, dużo siedzi w internecie, scrolluje na przykład tego Facebooka i te sprawy, to rzecz, którą ja bardzo często doradzam ludziom, to jest przerwa informacyjna. I ja sobie na przykład robię takie rzeczy. Ze względu na to, że ja pochłaniam tak wielką ilość informacji, to jestem na dużą część spraw trochę, po angielsku to by było numb, a po polsku to najlepiej przetłumaczyć, że jestem taki trochę zdystansowany, powiedzmy, na przykład. To znaczy, że większość rzeczy nie robi na mnie szczególnego wrażenia, bo już widziałem tak wiele złych rzeczy, ale ja też widziałem je na żywo, więc to też się do tego dokłada, że może rzeczy, które powinny poruszać, mnie nie poruszają, że są dla mnie już trochę rutyną. I ze względu na to, ale też ze względu na to, że tak jak mówię, jest po prostu mnóstwo informacji negatywnych, które ja przyswajam zawodowo, to ja sobie robię przerwy. I ja co jakiś czas, co ileś dni nie zaglądam w ogóle do wiadomości. I zdarzy się, że na przykład tak, że ktoś do mnie zadzwoni z radia i powie, czy porozmawiamy, bo gdzieś tam wybuchło, czy nie wiem, kogoś zabili, czy bo Ameryka Łacińska. Ja wtedy mówię, że nie wiem, o co chodzi, bo ja nie sprawdzałem od 2 dni wiadomości, tak? Bo mam akurat przerwę. Sprawdzę 3. dnia. I to pomaga. Taka przerwa, zczyszczenie głowy na dwa dni na przykład, na dzień albo na 2 dni, pomaga do tego, żeby wrócić w takim świeższym nastroju do tych wszystkich informacji i bardzo wszystkim to doradzam. I mało tego, ponieważ tu rozmawiamy akurat o zagranicy, skąd te wiadomości są głównie takie, ale jednak większość odbiorców przyswaja wiadomości krajowe, no bo tak to po prostu działa, to od tego bardzo zalecam robić przerwy. I ja na przykład, ja jestem w trochę lepszej sytuacji, no bo mam mnóstwo znajomych dziennikarzy, na przykład na Facebooku, więc jestem w miarę poinformowany chociażby pod względem tego, co oni wrzucają, a to już jest przefiltrowane i nie jest tak sensacyjne, jest bardziej ciekawą treścią niż sensacyjną. Natomiast ja świadomie w pewnym momencie przestałem zaglądać na polskie portale, czy na Gazetę Wyborczą, czy na TOK FM i tak dalej, żeby nie sprawdzać na przykład informacji politycznych. I uważam, że dużo lepiej jestem poinformowaną osobą, nie dlatego, że znam wszystkie szczegóły, co kto do kogo powiedział kiedy, kto z kim gdzie się widział kiedy, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ja znam jakby ogólne trendy, i dzięki temu pozostaję zdrowszy psychicznie w odniesieniu do tego. I mówię o tym, bo tak samo można też traktować wiadomości zagraniczne. Także robienie sobie przerw i wybieranie informacji głębszych, a nie szybszych, tak? To, że ktoś, na przykład wybuchło coś w porcie w Bejrucie, tak? To, że będziemy przez 3 dni ładować co 15 minut, co pół godziny wiadomość, co wybuchło, czy już wiadomo, co wybuchło, ile jest tych ofiar, tyle, a czy jednak promień wybuchu był o większy, o tyle, a tyle, to do niczego nie prowadzi. Lepiej sobie poczekać i 2 tygodnie później na spokojnie przeczytać, co wybuchło, kogo się podejrzewa i jakie są skutki w jednym tekście, trochę pogłębionym, niż lecieć z tym wszystkim na bieżąco, tak? Bo to naprawdę tylko śmieci w głowie i wzbudza palpitacje serca. Dzięki panie doktorze za te porady. Nie, super, naprawdę chyba o taką odpowiedź na taką odpowiedź czekaliśmy. Tutaj Kasia, nasza patronka, pisze, dlatego pokojowa prasówka Salam Labu jest tak wartościowa do konsumowania, bo mamy co tydzień właśnie 30 newsów wybranych. Też właśnie staramy się, żeby to nie były depresyjne informacje, tylko trudne, ale też Cóż, ciekawostki nie. I tak dalej. Tutaj też ciekawe pytanie od pana Mariusza. Może niekoniecznie do tematu live'a, ale co uważasz o ludziach wierzących w teorie spiskowe i przyswajających tylko informacje zgodne z ich tezami? Czy miałbyś jakiś złoty środek, by z takimi osobami rozmawiać? To też takie z cyklu do pana doktora Macieja. To poradę.
Jest to trudne niestety, ponieważ takie osoby istniały od zawsze i to nie jest też żadna nowość dzisiejszych czasów, tylko dziś po prostu ten obieg informacyjny jest zupełnie inny i problem polega na tym, że dużo łatwiej wpaść w taką dziurę, taką króliczą dziurę, króliczą norę, tak? Rabbit hole po angielsku, że tam po prostu jak się zaczynamy zagłębiać, to już coraz głębiej i trudno nam się z tego wygrzebać. I jeżeli chodzi o dotarcie do takich ludzi, to po prostu trzeba na spokojnie przedstawiać kontrargumenty. Inaczej się nie da. W sensie kłócenie się z kimś, nie masz racji, jesteś głupi i tak dalej, to jest pociągające i rozumiem, że można być już zdenerwowanym tym, jak ktoś na przykład opowiada, że no nie wiem, że spisek jest na całym świecie w związku z pandemią, jakby, że trzeba komuś uświadomić, no dobra, jest spisek w związku z pandemią. Ilu ludzi na całym świecie musiało być w ten spisek zaangażowanych na przykład, tak? I jak to się dzieje, że to są najmądrzejsze umysły świata, skoro stworzą taki spisek, ale ty to wiesz, bo widziałeś film na YouTubie. Teraz jakby skracam całą tą ścieżkę, ale chodzi mi o to, że generalnie rzecz biorąc, trochę trudno jest robić to inaczej niż po prostu przez długie, pogłębione dyskusje. W sensie krótkie wejście w rozmowę z taką osobą na krótko do niczego nie doprowadzi, jeszcze tylko ją podbije, takie przynajmniej są moje doświadczenia, że podbije taką osobę w swoich przekonaniach własnych, że ją zagotuje jeszcze bardziej i ona później będzie przeświadczona, dobrze, to jakby powiedziałam prawdę i to by brzmiało. W związku z czym, jeżeli mamy mało czasu, jeżeli też nie za bardzo mamy jak z taką osobą tak naprawdę porozmawiać, to nawet nie warto tego robić, bo to jest kontrproduktywne. Moim zdaniem warto wchodzić w interakcję dopiero, jak możemy sobie na dłużej usiąść i możemy powymieniać się informacjami i też możemy wskazać konkretne źródła, bo bardzo często z osobami, które wierzą w teorie spiskowe, jest tak, że powtarzają jakieś tam głupoty, które usłyszały gdzieś w internecie i tak dalej, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości i można tym ludziom to wykazać. I to nie jest tak, że każdy, kto wierzy w teorie spiskową, jest idiotą, bo tak nie jest. Ale ludzie są z różnych powodów pogubieni w dzisiejszym świecie, trochę się boją tego, co się dzieje, potrzebują jakichś rozwiązań. I teorie spiskowe dostarczają proste odpowiedzi. Teoretycznie, chociaż oczywiście każda teoria spiskowa jest skomplikowana na wielu poziomach, żeby miała sens. Natomiast na powierzchni wydaje się, o, no tak, no to jest logiczne. Jeżeli będziemy mogli tym ludziom przedstawić kontrargumentację na spokojnie i pokazać, to jest inaczej, tu mamy badania i tu mamy takie badania, to może nie przekonamy kogoś takiego na pierwszym spotkaniu, ale może on, taka osoba zacznie sama za siebie myśleć później i jednak zmieniać swoje podejście do pewnych spraw. Wydaje mi się, że też nie jestem specjalistą od jakby nawracania ludzi, którzy wierzą w kłamstwa, ale wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na jakieś sensowne dotarcie z prawdziwą informacją do takich ludzi. Czyli podsumowując, trzeba patrzeć i słuchać, czy ta osoba rzeczywiście jest otwarta na cokolwiek i z drugiej strony skupiać się na tym, jakie ma źródła wiedzy. Tak, no źródła są najważniejsze, bo to też jest tak, że ja też uczono, czasami dostaję pytania, jak na przykład właśnie rozpoznawać informacje, które są nieprawdziwe i tak dalej. No to ja zawsze uczulam. Jeżeli widzisz informację, która jest nieprawdopodobna, tak? W sensie myślisz sobie, o wow, to jest niesamowite, tak? To już jest, tak powinna ci się lampka zapalić. Może to jest prawda. Może to jest prawda. Eksplozja w Bejrucie była jak z filmu, prawda? Widzieliśmy te nagrania. Natomiast w bardzo wielu przypadkach to jest coś podkręconego bądź ewidentnie nieprawdziwego. Nieprawdziwe zdjęcie na przykład. Nieprawdziwe jakieś filmiki pokazujące jakiś tłum, który w ogóle nie wiadomo co tam robi, dowolny jakiś podpis. A się okazuje, że to jest zupełnie inne nagranie sprzed kilku lat dotyczące zupełnie innej rzeczy. I warto to samemu po prostu sprawdzać i weryfikować. Nawet jeżeli dotyczy to rzeczy, w które my jakoś tam empatycznie wierzymy. To ja podam przykład na przykład z Hiszpanii, bo to jest taka rzecz, która się często powtarza, również w mediach tych większych, które to powtarzają bezmyślnie, a mianowicie jest ta sprawa, że w Hiszpanii jest duży problem z porzucanymi hartami, psami, tak? Psami myśliwskimi, hartami, które są przez myśliwych porzucane w tym kraju, trafiają do schronisk, czasami są w złym stanie fizycznym i tak dalej. Taka informacja, która krąży
bardzo szeroko w internecie, to jest to, że myśliwi w Hiszpanii co roku porzucają 50 tysięcy hartów, z których część torturują, jest straszny problem i aktywiści próbują coś z tym zrobić i tak dalej. To jest nieprawda. I jakby ja jako osoba, która kocha psy i generalnie nie pała miłością też do myśliwych w żaden sposób, a wręcz przeciwnie, powinienem zobaczyć taką informację i stwierdzić, no tak, to jest oburzające, straszne, w ogóle większość ludzi prawdopodobnie tak reaguje. Tylko że to też jest taki moment, żeby się zastanowić. 50 tysięcy hartów rocznie? Przecież to jest absurdalnie wysoka liczba. I to też mogę od razu osobom nas słuchającym wyjaśnić, nie 50 tysięcy, tylko około 1000. A skąd to wiemy? No bo pod Sewillą, Sewilla, która jest stolicą Andaluzji właśnie, czyli południowego regionu Hiszpanii, czyli tego regionu Hiszpanii, który ma najwięcej terenów przeznaczonych na tereny łowieckie, czyli tam jest największa ilość właśnie myśliwych i tam jest największa też ilość hartów, więc w schronisku, w Sewilli, największym schronisku w Andaluzji, jest organizacja, która się zajmuje wyłącznie hartami i na podstawie ilości psów, jakie przyjmuje corocznie i informacji z innych schronisk w innych krajach, szacuje, że może to być właśnie trochę ponad 1000 psów rocznie. To i tak jest ogromna liczba, żeby była jasność. To jest oburzające i to jest straszne. Ale porównajmy to sobie, te 50 tysięcy do 1000. Jakby, albo na przykład Salam Labu może to też u was zahaczy, że taka też informacja bardzo często podawana też w prestiżowych mediach, że co czwarta dziewczynka w Afryce z powodu okresu opuszcza ileś tam dni szkoły w roku. I jakby nie wątpię, że problem ubóstwa menstruacyjnego jest bardzo poważny. Jakby też są na to badania, jest bardzo dużo też na to dowodów, że ubóstwo menstruacyjne jest problemem bardzo poważnym. Natomiast nie ma nigdzie tych badań, że co czwarta dziewczynka z tego powodu traci na przykład tam pół roku w szkole, tak? Bo czasami to są takie rzeczy podawane. Nigdzie takich badań nie ma. Najczęściej jest wskazywane, że to są badania UNICEF-u. UNICEF nigdy nie opublikował takich badań. I oczywiście szukanie tego jest skomplikowane, trudne, trzeba się tam trochę podoszukiwać. I tym się zajmują profesjonalni dziennikarze albo profesjonalni weryfikatorzy informacji i tak dalej. Ale zmierzam z tą całą opowieścią tylko do tego, żeby mieć zawsze w tyle głowy, że jeżeli coś brzmi tak niesamowicie, to może być nieprawdziwe. Nawet jeżeli to jest właśnie taka rzecz, która nas poruszy osobiście, bo mnie na przykład informacja o 50 tysiącach porzuconych przez myśliwych psów bardzo dotyka, jakby zapala mi wszystkie te moje jakby stresory, tak? Z którego powodu powinienem emocjonalnie odbierać tę informację. Natomiast po prostu ta liczba robi na mnie wrażenie i od razu sobie myślę, że to chyba nie jest prawda i zaczynam szukać i okazuje się, że to nie jest prawda. Mhm. Więc to doradzam wszystkim osobom. I to też w kwestii właśnie nieprawdziwych informacji albo wyolbrzymionych informacji, albo teorii spiskowych i tak dalej, żeby zawsze jak nagle myślimy sobie, o wow, to są niesamowite nowe informacje, to sprawdźmy to 3 razy na różne sposoby, tak? Kto to podaje, gdzie to podaje, komu ufamy, a komu nie ufamy. Anonimowe źródła w internecie, których jest teraz coraz więcej, to nie są właściwe źródła. Trzeba wiedzieć, skąd dokładnie pochodzi źródło. A jak ktoś na przykład pisze, o tak podaje francuska agencja informacyjna, to sprawdźmy u źródła. Wpiszmy ten tytuł albo słowa kluczowe i sprawdźmy, czy na stronach tej francuskiej agencji informacyjnej jest coś takiego. Bardzo często się może zdarzyć, że nie. Tak jak są te memy, tak, z Albertem Einsteinem, który coś tam powiedział, albo z Juliuszem Cezarem, który coś powiedział na temat komputerów, tak? No jakby każdy w internecie może wpisać, że źródło jest takie, czyli śmakie. Trzeba włożyć to trochę wysiłku, no ale niestety, jeżeli coś budzi nasze podejrzenia, to inaczej się nie da. Tak, no i zdaje się, że jednak 95% tego typu sytuacji to jest sytuacja, w której po prostu chodzi o to, żeby śmieciowego newsa sprzedać. Nie? Żeby tak, no tak. Kliknęli. W sensie nie ma za tym jakiejś super, nie wiem, właśnie teorii też spiskowej, że nami manipulują po to, żeby nami manipulować, tylko to po prostu jest efekt uboczny. Tak, śmieciowych informacji. Tak. No mi przychodzi jeszcze do głowy taki przykład, sorry, jeśli zabieram chwilkę czasu, ale zawsze też podaję ten przykład jako taki, no bo czyta nas dużo osób, które powiedzmy mają takie stanowisko promigracyjne, tak w uproszczeniu. I ja też zawsze podkreślam, że można po prostu dawać super newsy, success story, nie? W sensie po prostu, że jakiś super migrant, super bohater, nie? I to się zawsze klika, nie? Że tam Malijczyk uratował kogoś tam, kto spadał z wieżowca, nie? We Francji, czy nie wiem. No w Hiszpanii na przykład chłopaki z Senegalu uratowali tonące dziecko z rzeki. Tak, to jest prawdziwa historia. I to jest super historia, to jest prawdziwa historia, tylko że
w momencie, kiedy my bombardujemy tylko takimi historiami, no to też tworzymy bardzo jednostronne. Nawet jeśli to jest prawda, to ostatecznie jakby podawanie tego typu przykładów cały czas i nie pokazywanie innych sytuacji może właśnie prowadzić z jednej strony do zafałszowania obrazu, ale z drugiej strony tak naprawdę jakiegoś takiego, nie wiem, no po prostu oczekiwania, że ci wszyscy migranci będą ratować te dzieci z rzeki i tak dalej, no nie? Tak, że, no tak. Że to jest super, że są tacy, takie osoby, które przyjechały do Europy, ale no nie wszyscy są bohaterami i nie wszyscy będą i to jest też okej. Okay. Słuchajcie, powoli kończymy. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania. Tutaj jeszcze zrzucę. Dawajcie, dawajcie, jeszcze mamy parę minut, odpowiem na wszystkie, może już nie tak, tak długo. Znaczy tutaj widzę, że są pytania właśnie, ale tu mówiliśmy, jakie są warte polecenia tytuły anglojęzyczne. Ktoś polecał Ośrodek Studiów Wschodnich, jeszcze jest Europa, Nowa Europa Wschodnia. Jest Nowa Europa Wschodnia, jest tutaj, jeżeli chodzi o wschód, to jest też Piotr Pogorzelski prowadzi taki podcast, który się chyba nazywa Na Wschód, ale to on się skupia na krajach, byłych krajach Związku Radzieckiego, czyli tam zahacza też o jakiś Kirgistan i tak dalej, tak mi się wydaje przynajmniej, że tam też robi. No on się specjalizuje przede wszystkim w Ukrainie, ale chyba tam dalej gdzieś na wschód też wybiegam, gdzieś właśnie ta Azja Środkowa. I Kasia też pyta o hiszpańskojęzyczne źródła. Nie wiem, czy byś podał, bo tu jest kilka lajków też pod tym pytaniem. No jest, hiszpańskojęzycznych źródeł jest bardzo dużo, w zależności od tego, o jakim kraju też mówimy. Nie ma drugiego medium z takim przełożeniem jak El País hiszpański, bo to jest po prostu największa hiszpańskojęzyczna redakcja na świecie i ma też edycje lokalne, ma na przykład edycję brazylijską po portugalsku, gdzie są trochę inne wiadomości niż te po hiszpańsku, więc El País jest najlepszym źródłem. Agencja EFE, czyli właśnie Państwowa Agencja Informacyjna Hiszpańska, też ma sieć korespondentów na całym świecie i ma bardzo dużo ciekawych, fajnych informacji, które może nie są jakoś szczególnie pogłębione, ale można od nich wyjść, wyskoczyć do czegoś więcej. CNN en Español ma, jeśli chodzi o Amerykę Południową, bardzo, bardzo szeroką koberturę. Czasami używam słów zagranicznych. Skupia się właśnie na Ameryce Łacińskiej. Problem jest taki, że bardzo dużo rzeczy politycznych tam jest. Większość rzeczy jest o polityce, ale mnóstwo jest tam wiadomości właśnie z całego w zasadzie kontynentu. A tak myślę, że należy szukać po prostu regionalnie. Czyli jeżeli kogoś interesuje Ameryka Środkowa, o, na przykład w Salwadorze jest El Faro, który jest jednym z najlepszych w ogóle latynoskich serwisów informacyjnych w ogóle, ever, gdziekolwiek, mimo że Salwador jest takim malutkim krajem i tak dalej, no ale znajdziemy w nim głównie informacje na temat Salwadoru lub innych krajów Ameryki Środkowej, tak? Nie znajdziemy tam żadnych ciekawszych wiadomości na temat na przykład Argentyny albo Chile. Więc jeżeli interesuje nas na przykład właśnie to południe, no to powinniśmy szukać w mediach argentyńskich. Jeżeli interesuje nas Brazylia, no to musimy szukać w mediach brazylijskich. Nie możemy się spodziewać, że na przykład w gazecie z Peru przeczytamy, co tam się dzieje w tym São Paulo ciekawego, tak? Więc tu bym doradzał takie, a jeszcze BBC ma oczywiście i po hiszpańsku, i po portugalsku swoje sekcje, które też dają wiadomości, których nie ma na przykład po angielsku, nie są tłumaczone na angielski, a część jest, ale oczywiście nie wszystkie. I w ogóle wszystkie agencje informacyjne też są tam, o, na przykład, to jest ciekawostka, RFI, który jest francuską agencją informacyjną, czy tam radiem jest oczywiście RFI, ma na przykład sekcję też hiszpańskojęzyczną, też bardzo ciekawą, także też polecam, tam fajne rzeczy się trafiają, fajne informacje. No i tak, no i trzeba szperać. Jakby tych źródeł jest bardzo dużo, ja robię to tak, że mam mój tam czytnik RSS-ów i tak dalej, tam mam wrzucone hurtem, więc mi po prostu wypluwa bum, 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 codziennie po ileś tam nie wiadomo ile. I ja po prostu przeglądam te tytuły i jakby jak już zanotowałem, okej, okay, to się dzieje tu, to już resztę po prostu przelatuję, już mnie to nie interesuje, tylko wyłuskuję te takie specyficzne, lokalne informacje.
Czyli na przykład tam właśnie patrzę, że o, na przykład Folia napisała właśnie, Folia dziś São Paulo, że mówiłem o tym na stories w zeszłym tygodniu, że przemysł pornograficzny w Brazylii stoi ze względu na trzy właśnie przypadki wirusa HIV wśród osób biorących udział w nagraniach grupowego seksu w październiku. I to jest wiadomość z zeszłego tygodnia. Więc lecę z tymi wiadomościami, co tam się wydarzyło, wybory tu, tego, śmego, wszyscy piszą o tym samym i nagle widzę, że Folia wrzuca coś takiego, no to czytam to. I mówię o tym dlatego, no bo po to właśnie się śledzi media też krajowe, media lokalne, że żadna inna redakcja tego nie powtórzy, tak? To się nie pojawi na przykład w New York Timesie. No chociaż nie wiem, może, już prędzej w Guardianie, ale też raczej nie. Tego BBC też tego nie podchwyci, bo ma milion innych rzeczy. A dla mnie to jest ciekawe, dla mnie to jest interesujące i to może być też punkt wyjścia do czegoś gdzieś tam indziej, tak? Mhm. Więc jeżeli śledzimy te takie rzeczy ogólne, to śledźmy te największe media, bo one mają najbardziej, jakby zwracają uwagę na to, co interesuje wszystkich, co jest jakby takie super ważne, super ważne. Ale jak chcemy się zagłębić w jakiś region albo kraj, to musimy śledzić media lokalne. To inaczej się nie da. Media internetowe są bardzo ciekawe, właśnie takie mniejsze, niezależne redakcje, a najlepiej, jak uda nam się znaleźć po tych właśnie długich formach, długich long formach, jakichś reportażach, jakichś tekstach analitycznych, jak znajdziemy nazwisko dziennikarza albo dziennikarki, to śledźmy takie osoby, bo one mogą publikować w 10 różnych tytułach. Ale jeżeli robią dobre rzeczy tu, to jest duże prawdopodobieństwo, że robią też dobre rzeczy gdzieś indziej. Więc moim zdaniem lepiej śledzić po nazwiskach niż po tytułach. To jest naprawdę dużo lepsza metoda. Mam nadzieję, że kiedyś opublikujesz taką listę polecanych kont. Ostatnie pytanie ode mnie. Jakie masz plany związane z działem zagranicznym? Czy masz jakieś fajne projekty? Mam. Pracuję właśnie nad projektem. Nie mogę mówić nad jakim, bo nie dlatego, że to jest jakaś wielka tajemnica, bo to już myślę, że dużo osób ze środowiska już wie, że się to jakoś poniosło. Natomiast nie chcę o tym mówić, bo chodzi o to, że ja lubię coś zrobić i później pokazać, że zrobiłem, a nie gadać dużo, że zrobię, dlatego że mnie się wszystko opóźnia. Ja działam jakby też dlatego, że dział zagraniczny robię sam, i powoli mi idą różne rzeczy i tak dalej, muszę tam zaplanować, coś mi wypadnie, bo coś tam, lekarz tego, śmego i tak dalej, wszystko mi się przesuwa, albo do kogoś napisałem na przykład za późno i się nie wbiłem w termin i jakby przesunięcia, w związku z czym jest, pracuję nad rzeczą, z którą myślałem, że ruszę w styczniu, ale za późno się odezwałem do kilku osób, właśnie za późno się zakręciłem wobec też jakichś rzeczy, które trzeba by w związku z tym w przygotowaniach zrobić, zanim wystartuję z samym tematem, ale chodzi o to, że pojawi się taki nowy format w dziale i mam nadzieję, że w połowie czerwca ruszy. Jakby wszystko na to wskazuje, ale równie dobrze może się okazać, że nie w połowie czerwca, tylko we wrześniu, więc zobaczymy. To trochę też już nie zależy ode mnie, tylko od terminów innych osób, które akurat będą miały dla mnie wolną chwilę w danym momencie. Zobaczymy. Plany są. Plany mnie cieszą i mam nadzieję, że odbiorców też ucieszą. Super. Myślę, że wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki. Śledźcie Macieja, po prostu dział zagraniczny na Instagramie, na Facebooku, na Spotify'u, gdzie wysłuchacie doskonałych podcastów. Ja osobiście polecam odcinki z samym Maciejem, takie, które były takie pandemiczne, ja wtedy... No ja ich akurat nie lubię, ale wiem, że wszyscy inni je lubią, no. Tak, jakoś no nie wiem, naprawdę to było super. Jestem jedyną osobą, której nie lubię autentycznie, no. No, nie wiem, może tak, wiesz, samego siebie słuchać to rzeczywiście, no, ale to były super odcinki, bardzo wam polecam do nich wrócić, jeśli nie słuchaliście. Maćku, ogromne dzięki, no, i mam nadzieję, że nie ostatni raz się słyszymy. Ja też. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Możemy też normalnie porozmawiać dłużej, tylko też może zdradzimy słuchaczom, że ja po prostu jutro wyjeżdżam z samego rana do innego miasta i czeka mnie kilka godzin podróży, więc muszę powoli się pakować, bo wyjeżdżam w środku nocy po prostu. No, to nic. No. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki wszystkim, którzy słuchali. Wspierajcie Salam Lab na Patronite. Jeśli nie wspieracie działu zagranicznego, to też wspierajcie. Też wspierajcie. I bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami.
Super, dziękuję Wam serdecznie i życzę wszystkim dobrej nocy.